Witam wszystkie zbłąkane dusze w drugim odcinku dodatku do Horizon Zero Dawn i ponownie życzę Wam miłej zabawy. Ostatnio skończyliśmy na dojściu do nowego zadania. Cudzoziemko, czekaj, czekaj chwilę. No co ci tam leży na wątrobie, kamucie? Ta twoja broń, cudzoziemko, ta włócznia. Widzę w niej niebieskie światło. To? To akurat dzieło jednego z moich znajomych. A, szaman. Nie. Bardziej druciarz? Druciarz nie rozumie iskry w metalu. Pieśni, która w nim siedzi. Ale można to poprawić, modyfikować z pomocą przedwiecznych. Daleko na północy jest jaskinia. Jama w śniegu. W niej znajduje się gniazdo ptaków z metalu. Znajdź ptaka, co nie został rozebrany przez szamana. Szukaj w nim szyny, długości włóczni. Tyle mogę powiedzieć. Przynieś szynę z metalowego ptaka w jaskini. Dzień jak co dzień. Lepsze to niż kradzież torów. Ha, ha, ha. Wiecie co? Tak w gruncie rzeczy, obserwując lokacje i wszystko to, co tutaj się dzieje, lub ewentualnie mając tylko na stare maszyny znalazły się w mocy demona. Myśli to, co się działo w ogóle w grze, strasznie mi się to kojarzy z dwiema książkami. Jakieś zwłaszcza z Rudą Sforą. Stado włóczy się niedaleko od obozu. Kostakowskiej. To zaczekamy. Na pewno któraś się odłączy. Dobrze, będę czuwał. Tutaj mamy ognisko. Gdzieś w pobliżu. Teraz tylko pytanie. Tu jest jakieś nowe stworzonko. Chociaż niekoniecznie to musi być nowe. Nie, nie jest nowy, po prostu nie pamiętam go, ale myślę, że warto udać się najpierw do punktu widokowego. Zwłaszcza, że to odblokuje nam widok na część krainy. Jednocześnie zobrazuje, jak ona jest duża tutaj w tym dodatku. Według Burgrenda uczeń Urei poszedł na północ od rzeki. Aby niezbyt daleko. Na mapie mi się pojawiła też nowa ikonka. Ale to za chwilkę. Żyraf? Co się musiało stać, że pokryty lodem? Padł dawno temu. Aha, ale złomiarze dopiero co się nim zajęły. Zróbmy sobie to zadanie. Co my tu mamy? No, strąbus będzie jedynie lekkim problemem. Zresztą jakoś sobie poradzimy. Już mnie widzi. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Bądź siusiak. Teraz sobie całą trójkę zrzucę na głowę i dopiero będą cyrki. I przytulamy. Ja
coś tam jeszcze pamiętam, jak widać. Skoro ja nic nie mogę znaleźć, może mój fokus da rady. Ale cóż ty chcesz znaleźć, dziewczyno? Najpierw musimy się pozbyć tego towarzystwa. No chodź, rzuć kurwaczko. Chodź, chodź, chodź. Jastrzębie błyskiem też jakoś sobie poradzimy. Jeszcze tylko nie wiem jak. Mogłabym użyć fokusa, by rozejrzeć się po okolicy. No przecież użyłaś ostatnio i... O co ci chodzi jakby? Dobra, widzi mnie, więc tutaj tak już nic nie zrobię z tym. Czy był tylko jeden? Nie, tam jest jeszcze jeden. Czy on nam zagraża tak naprawdę? W dodatku urką bieraczynek. Ach, moja celność. Ostatni ze złomiarzy. Powinnam przeskanować żyrafa i ocenić, jak poważne są szkody. Aj, troszkę mnie zmroziło. No, na szczęście dzięki pancerzowi nie tracimy życia tak mocno. Hop do góry. Fokus może mi pomóc. Nie, nie spadaj. Wygląda, że złomiarze wyrwały mu trzy główne części. Jeśli nie odzyskam, może uda mi się go włączyć. Dostać do tego, co ma w głowie. Pysznie, to zaledwie trzy części. Troszkę na skróty. Coś mi nie widzi, ale... sobie sam właśnie utrudniłem zadanie, tak?
Chodź tu, chodź tu, chodź. Wracaj tu, wracaj. Gdzie ty się wybierasz? Oj, nie szarżuj, nic nie widziałeś. Oj, nie zauważyłem, że tam są dwa. A nawet trzy. No dobra, nie było tak tragicznie. Tu jest jakaś unikalna część. Wygląda na nieuszkodzoną. Żyrafy są twarde. Dobra. Widziały mnie. To mamy ogniarza. W sumie nowy przeciwnik. Mieliśmy już na początku, w pierwszym epizodzie mieliśmy okazję z nim walczyć. Zaraz go tutaj sprowadzimy do parteru. Niedobry ty. No, pozamiatane. Tu jest jakaś jaskinia. No tak. Zbieganie na pałę. Poziom master. Jedna z części żyrafa. Oh, ciężka. Właśnie, wreszcie mamy te kryształy. Brakuje nam tylko siłownika. Wciąż mogę zyskać przewagę. Tam się chowa coś. Kolejna czujka. Otóż to. Mówię, czujki kurcze. Jak raptory. Szybko zwięźle i na temat. W tamtą stronę. No tak, przecież to było zbyt piękne, żeby te części sobie od tak leżały.
Tak to mnie zauważą. Mi się wydaje. Nie, nie, nie. Tak, wiem. Kombinezon informuje mnie o wysokiej stracie życia. Spróbujmy go zdominować. Ale dobra, tutaj mamy tą część. Ten fragment wciąż jest cały. Tu mamy już wszystko. Ten tam sobie lata. To możemy się swobodnie schodzić. Nie, no nie żartujcie sobie ze mnie, że ja teraz muszę. No, pasuje. Oby zadziałało. Cóż, jest lepiej niż było. No, grunt, że nie gorzej. Przywrócić mu przepływ mocy. A jeśli się mylę, cóż, przynajmniej nikt nie patrzy. Wstydu nie będzie, nie? No, sprawdźmy. Powinno cię obudzić. Było na niego skakać od razu. Muszę znowu wspiąć się na tamtego żyrafa i popatrzeć na teren z góry. No właśnie, zwłaszcza, że i tak musimy się na niego wspinać, więc... Dobra, on będzie przechodził tutaj, tak? Czy ta wysokość będzie... Ale sypie. Nie, no mam nadzieję, że nie jestem za nisko. Nie czuję
A właściwie to niczego nie czuję. Dobrze, że nie traci się życia z powodu mrozu. Gdzie on tam jest? Pięknie. No, gdzie on jest? Dobra, idzie. Myślę, że wrócimy tutaj. Nie, 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 nie. Ostrożność nie jest moją najmocniejszą stroną. Tylko czy ja stąd będę mógł się chwycić czegokolwiek? Niech to pudło. Spróbuję jeszcze raz. Ajajaj. Jesteśmy za nisko, jednym słowem. Dobre miejsce. Jastrząb błyski się tam tłuką. Demoniczny złomia. No dobra, zaczekajmy chwilkę na żyrafa. Chyba wstaje słonko. Pięknie, zorza. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. O, tam też coś w oddali pomyka. No, wydaje mi się, że tu powinniśmy mieć już jakiś dostęp do tej wypustki, której musimy się chwycić. Nie wiem, czy jest sens pakowania się jeszcze wyżej. Zaraz się dowiemy. Tworzymy sobie kilka strzał na zaś. Tu mamy pełno, tu mamy pełno. Super. Idzie. Idzie, kroczy mozolnie. No i tak. I teraz misterny plan był. Dobry. Czy jak zwykle przedobrzyłem? Nie, no teoretycznie jesteśmy w stanie się... Za nisko by skoczyć. Jakie za nisko by skoczyć? Udało się. Teraz tylko wspiąć się na głowę. No widzisz, tak żeś panikowała. Tu jest kolejny.
kolejna, tu jest kolejna, hop siup. I hakowanie. Zobaczmy, jak to jest duże. Sprawdźmy sobie, ile terenu nam to odblokowało. No, całkiem sporo. Praktycznie cała mapa już jest odblokowana. Został tylko ten obszar do zbadania. Dobrze, dobrze, wesolutko. Fantastycznie. Zerknijmy na misję. No właśnie, znajdźmy tą szynę może. Chociaż to chyba jest całkiem daleko. Wykupmy umiejętności. No nie zrobiłem tego wcześniej, bo nie zwróciłem uwagi, że przecież trzeba wykupić pierwszą, żeby wykupić drugą. Brawo ja. Co tutaj w ogóle mamy? Aha, zbieranie przedmiotów z wierzchowca. Świetnie. Nie trzeba schodzić za każdym razem. Też bardzo przydatna umiejętność. Nie trzeba latać po kupcach. No nareszcie coś, co wspiera zbieractwo skór, kości, soczewek i serc. Naprawa zwierzchowca, tu też naprawa maszyn i naprawa wierzchowca lub jak to kto woli zwierzchowca. Co my tu mamy? Chomik zwiększa miejsce o 20%. Fajnie. Cios przy zsiadaniu. Jak to wygląda? I ciach. No. Bardzo interesujące umiejętności. 120 możemy pomieścić, super. Siak. Myślę, że warto przebiec się do tego ogniska, odblokować sobie punkt szybkiej podróży. O, kryształy. Twarde jak lód, tylko niebieskie. Ładne, jeśli ktoś lubi błyskotki. Czekaj, czekaj. Jak to było? Że co, jesteś babą? Dzik. A, spieszmy. Niech tam sobie tłuką tego dzika, czy z czym oni tam walczą. Siedlisko maszyn odkryte. Jaka czujka.
szata tu nie wyskoczyła? Nie, dobra, paskuda. Piłuje ognisko. Wiadomo kto. No, pan trochę sponiewierał. Ale jaką... Aha, dobra, kumam już tą... jego umiejętność. Nie chcę mi się z nim kombinować, tak naprawdę. Trzeba byłoby to zrobić. Prościej. Ale zyskaliśmy poziom. Cieszy mnie to bardzo. Zapiszemy rozgrywkę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.